No hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy, a to już kolejny odcinek z gry Diablo 4. No i słuchajcie, muszę porozmawiać z Torbenem, no i udać się w miejsce, które ostatnio było zablokowane, ale tak, to jest to na pewno miejsce, do którego musimy zmierzać. Ja od początku wiedziałem, że tam będzie działo się coś ważnego. Pamiętajcie więc, żeby strzelić lajka, jak się będzie podobało oczywiście. Oj, dużo wybuchu, a u mnie wiele szkieletów ginie przy okazji. Tak być nie powinno, tak być tylko nie dobra. Zgiń. To przejście, o którym mówię, jest tutaj bodajże, ale Torben, gdzie on jest? Jest tutaj, świetnie. Opowiedz mi o stanie. Była okrutna, ale skuteczna. Pod jej dowództwem kompania czarnoborska siała strach. Ale była szanowana. Dni popiołu wszystko zmieniły. Pochłonęły ją koszmary, których byliśmy świadkami. Pożarły ją. Pozostało jej tylko ciało. Dusza dawno zgasła. No to nie będziemy mieć oporów, żeby ją zabić. Chodźmy znaleźć Stanę. Jest tyle strasznych wspomnień wyrytych w tym miejscu, o których miałem nadzieję zapomnieć. To słuszne, że do nich dołączy. Chodź. Idziemy. Jednak tutaj, a nie tam. O proszę, to zaskakujące. Tu jest spieczona kotlina, dobra. Okej, tak jakby zdziwiłem się, byłem przekonany, że tam coś będzie. No ale dobra, wchodzimy i przekonamy się, co nas tutaj czeka. Rozumiem, że ta kotlina to pewnie nie jest coś małego. Oho, maruderzy, dobra. Jeżeli już wiecie, eliminować ich wszystkich, tych najemników, to dosłownie wszystkich. O, piromani, no takich to nie miejmy litości, absolutnie. Torben, a ty się nie wstydź i chodź i walcz. A jednak małe miejsce. O. Trzeba było zostać w Brionę Stana. Spłonąć z całą resztą. Powinieneś mierzyć wyżej. Taka rana brzucha nie skazywała na pewną śmierć. To do ciebie niepodobne. Dlaczego wstrzymałeś rękę? Dalej, Torbenie. Rozpalmy ponownie dni popiołu. Rozniećmy ogień, który dał nam życie. Czarnobór potrzebuje swojego niedźwiedzia. Nie. Czas wykończyć to, czego nie wypaliły płomienie. Mocne słowa, ale prawdziwe. Dobra, Stana. Może zanim Stana, bo ona będzie tutaj najmocniejsza, to może najpierw jednak spróbujmy załatwić całą resztę. Dobra, oni się rzucili tam wszyscy na nią. Dobrze, ej no, Stana jest niegroźna w takim momencie, zobaczcie. Idealnie, idealnie. Odnalazłem swój cel. Poza zniszczeniem, poza śmiercią. Niedźwiedź Czarnoboru zginął w Brionę. Nie! Nie możesz! Otóż może. Oj, może. Nie mogę zapomnieć o mojej przeszłości. Ale przejdę nad nią do porządku dziennego. Teraz to gęsi poświęcę swoje siły. Zapewnia spokój, o którym myślałem, że nie jest możliwy. I wciąż wątpię, że na niego zasługuję. Tak bardzo przywykłem do tego, że w twarzach widziałem tylko przerażenie. Długo trwało, zanim dostrzegłem wartość w uśmiechu. Proszę, weź mój miecz. Za dużo krwi splamiło moje dłonie. A dziękuję. O, i nawet zniknął mu miecz z pleców, który nosił. No, fajnie to wyglądało. Tylko to jest chyba miecz dwuręczny, niestety. Szpony przy gardle. O, super. Moc przedmiotu. Tak, rzadki miecz dwuręczny, ale wcale nie mocny. Biorąc pod uwagę to, co mam teraz, w ogóle sobie trochę poulepszałem te niektóre rzeczy. Na przykład jeszcze rękawice muszę ulepszyć. Ale na to wszystko przyjdzie czas. O, i tutaj jeszcze coś poleciało. Natomiast nie, gorsze nie będziemy tego brać w takim razie.
No i słuchajcie, wychodzimy stąd. Bardzo się cieszę, że udało nam się ten wątek zakończyć. Do końca go tutaj poprowadzić. No i tak właściwie tutaj to już mam, przynajmniej na razie, obszar oczyszczony. Dokładnie, tutaj nic więcej nie ma. Tak więc będziemy kierować się na ścieżkę szału. Oczyść drogę do splątanej gęstwiny. No tam łatwo, bez wątpienia, nie będzie, ale chodźmy z tego miejsca. Bo będzie troszkę szybciej, przy okazji sprzedamy wszystkie średnie, znaczy sprzedamy, ja je rozkładam, chociaż pieniążki też się przydają, bo na te ulepszenia też, słuchajcie, trochę kasy idzie. A, no i w ogóle wbiłem 44 poziom, no ale oczywiście inwestowałem i dalej będę inwestować w poprawę tutaj siły moich popleczników. Dobra, dawaj wszystkie przedmioty, tak jest. O, i Fjordman podąża teraz za mną, dobra, czyli nasz wilczek. Dobrze, ostrzeżenie. Nie ostrzegajcie, nie ostrzegajcie. Ja wszystko wiem, co tu się ma wydarzyć. Co tu się dzieje, masakra. Coś tam lata, ale... Czy coś mnie spowolniło? Nie wiem. Normalnie staram się, wiecie, w miarę jak chcę jak najszybciej tam przejść. Ale jak będzie trzeba, no to muszę się rozprawić się z tutejszymi przeciwnikami. Dobra, no i żądlące roje, standard, standard, tego zawsze wiem. Ej, to jest w ogóle chyba jeden z takich bardzo rzadkich momentów, no oprócz tego tutaj spóźnionego zdania. Ale tak to mam wszystko zrobione, nie no, jest, ja tam się cieszę, naprawdę cieszę się, że robię te zadania poboczne. Że wbijamy ten poziom w miarę na duży poziom, właśnie, znaczy poziom na duży poziom, no wiecie o co chodzi. Natomiast w ogóle 45 level wleci i mogę sobie ulepszyć miksturki. To jest też bardzo ważna sprawa. Dobra, wchodzimy na te czerwone tereny. Dobra, zbierajmy te złoża rudy. Wszystko jest potrzebne tak naprawdę. Wszystko jest potrzebne. No, co my tu mamy? Ktoś mocniejszy? Nie, nic bardziej mylnego. Tylko zapchlone kundle. Dobra, okej. Oj, tędy nie dojdę. Dobra, nie wiem, idę tak jak mnie kierują. Może to nie głupi pomysł, nie będę chodził na skróty, bo znając życie gdzieś tam zabłądzę. No tutaj i tak jest trochę do wybicia. No, zobaczymy, czy może tutaj uda nam się spotkać Lilith, co nie? Bo co ta Lilith knuje? To jest dobre pytanie, znaczy co knuje? No to już chyba trochę wiemy. Ja myślę, że ona chce po prostu wskrzesić Astarotam. Ale tak właściwie z jakiego powodu? Po co on jest jej tak właściwie potrzebny? Wiadomo, że tutaj zrobił wiele złego w przeszłości, no ale zginął. Znaczy zginął, został uwięziony. Zginąć to nie zginę niestety. Natomiast po co i jeszcze raz po co? Dobra, dotarliśmy. Musi być jakiś sposób, żeby się jej pozbyć. Aha, zniszczy nienaturalny narośle. Jedno chyba od razu rozwaliłem. Aha, dobra, czyli widzę, że muszę i tak się troszkę wrócić. Zniszczyć co tylko tutaj stanie nam na drodze. O proszę, informacja, że mogę napotkać graczy z innych platform. To nie jest zbyt cenna dla mnie informacja. Okej, niech będzie. Dobra, jest nienaturalna narośl. Numer 2. Czyli jeszcze jedna. Dobra, tak jest. Sprawnie idzie. Dobra, czyli teraz skręcamy mniej więcej w tą stronę i to chyba też nie jest jakoś wyjątkowo daleko. Tak myślę. No, znikajcie mi stąd, znikajcie, świetnie. Dobra, szybko, chodźmy. Tu już powinno być... A, roje, co to ma być? Tu już tak jak myślałem, jest spokojnie, no i narośle została zniszczona. Zniszcz bluźnierczy skrzep, blokujący wejścia do splątanej gęstwiny. Co mi tutaj wylecieliście? Masakra czasami, co z tego, że teren jest oczyszczony, nagle wargowie czy tam inni wylecą po prostu na was, nie wiadomo skąd. No ale dobra, lecimy, niedaleko. Fjordman, a Fjordman chodzi z nami rzeczywiście, najpierw go jakoś nie widziałem, ale nie no, jest. Dobra, i teraz jest bluźnierczy skrzep. Zniszczony, cudownie, zadanie wykonane. A my wchodzimy do splątanej gęstwiny. Przekonać się, co nas tu czeka. Dowiedz się, co leży na końcu spaczenia. Oho. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ej, co tu mamy? Co to jest? A, piętno Lilith. Starymi gałęziami wisi nabrzmiały nienawiścią owoc serce. Niechaj wreszcie pęknie i wypełni sokami strumienie
i kopce. Okej. Spoko. Czy coś tu jeszcze jest? Nie, tutaj nic nie mamy specjalnego. Więc musimy kierować się tylko i wyłącznie w tę stronę. A w pieńkach mało co jest. Dobra, rój mu. Oho, tu jest chyba kolejne wspomnienie. No tak, ale zanim wspomnienie, to może oczyśćmy nieco ten obszar, żeby Anusz mnie coś nie zabiło, jak będę, wiecie, wspominał sobie, co tutaj Lilith powiedziałam. Dobra, jest spokojnie. No nie, jestem do końca pewny. Rękawice, czemu ich nie mogłem podnieść? Sprzęt myśliwski. Dobra, odczytajmy wspomnienie. Niech w karmazynowej kołysce narodzi się amalgamat szału! Amalgamat szału. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć? Kto to wie? Do spaczenia, końca spaczenia jeszcze pewnie kawałek drogi. Co my tu mamy? A, dziko drzewie. Dobra, znikać mi. Torby, torby, pieńki. W tym wszystkim i tak nic nie ma. Dobra, wargowie. Ja już szukam kolejnych płatków. Dobra, i one już są. Niech jego gniew płonie żywym ogniem, aż strawi całą tę przeklętą krainę. Lilith, a co ci ta kraina zrobiła? Co ona taka wściekła do tej krainy? A, kucnąć, dobra. Tak trzeba przejść. Posępnoskały miecz. Ciekawa nazwa. Okej. Co tutaj tak długo cicho? Dziwne, za cicho. Dobra, jesteśmy u celu. Krąży tutaj. Ojej, dojrzewający amalgamat szału. Czy ja mam go zniszczyć? Czy ja mogę go... O nie, ja go chyba nie mogę niszczyć. Tak to raczej wygląda. O kurde. Dobra, 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 dobra. Oj, 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 oj. Znajdź sposób na powstrzymanie. Genialnie. Znajdź sposób. A jak ja mam to znaleźć? Nie wiem, jaki jest sposób. Masakra, jakie to bydle się robi wielkie. Ej, tu nie można nic rozwalać. Nie wiem, słuchaj. O cholera, jasna, co tu się dzieje? Dobra, mogę go ranić, to jest sposób na pewno. Dobra, to jest jakiś sposób, ale weź to sobie, daj to spokój. Dobra, dobra, odsuń się może, bo chyba będzie atakował. No nie do końca, przyzywa więcej wargów. Ojej, 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 ja coś czuję, że on jeszcze będzie... Masakra, to Cerber jest, on ma trzy głowy, słuchajcie. Toż to Cerber, a nie jakiś tam amalgamat szału. Zapolować na delikatniejsze mięso. Pomiocie nienawiści? A do kogo te słowa? Niech to. Chyba do Cerbera. Ranny, ale żyje. Gdzie on się podział? Genialne pytanie. Wróć do Nafajna. Wróć do Nafajna. Okej. Okej, 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 ale czy on będzie czekał tam na nas od razu przy wyjściu, czy... Dobra, wrócimy się na spokojnie, bo tutaj za dużo i tak nie mam. Więc możemy się wrócić o tyle. To nie jest jakiś wielki problem. Chociaż cholera, wcale nie jest tak blisko. Nie wiem, słuchajcie, nie chcę, żeby potem znowu się cofać jakoś niepotrzebnie. Więc zobaczymy. Chociaż nie, to na fajne to ja chyba muszę. On to chyba i tak gdzieś tam będzie w okolicy. No zaraz zobaczymy. Co najwyżej cofnę się z powrotem portalem i tyle. Tak, właściwie i tyle. Dobra, pokażcie mi, gdzie... A nie, jednak tutaj. Ha, ha, ha. To może i tak będzie szybciej. Nie, dobra, wiecie co, to wracamy. W sumie będzie chyba szybciej, jeżeli przejdę tam i w ten sposób to ogarnę. No cóż, wracamy. Kurde, to przydałoby się jakieś takie, żeby zrobili szybsze przejście. Tego mi brakuje. Tak, żeby, wiecie, jak już zrobiliśmy, pokonaliśmy kogo trzeba, to po prostu idziemy. Idziemy i już. A nie jakieś tu kombinowanie i wracanie, tyle drogi. No jakby nie mogło nas przenieść od razu. Dobra. Chyba po prostu narzekam, bo nie chce mi się chodzić, ale tak, wydaje mi się, że to miałoby sens. Szczególnie, że nie widziałem innego przejścia, naprawdę. Wróć do Nafajna, nie no, no Fjorban. Powstrzymanie, nie no dobrze, nie no, tam chyba nic nie ominąłem więcej. Mam nadzieję. No cóż, najwyżej będziemy wracać, a ten... Ujej, kogoś tutaj zabił. No nieładne ci tak zabijać, nieładnie. Śnieżna wilcza groza, nawałnica. Z kim ja walczę? Aha, dobra, tutaj jakiś mocniejszy przeciwnik. Elitarny.
Okej, okay, ale, ale co z tego, że elitarny, to nic mu nie pomogło. A tu nie było wcześniej zablokowanych terenów. Czekajcie, zobaczymy, czy mogę tędy przejść w ogóle. O, mamy nowy obszar. A, i widzicie, tutaj nic nie mam. No to bym niepotrzebnie tylko gdzieś szedł tam w górę. Dobra, czyli wracamy w dół. Dolina Krwi ponownie. Nie no, nazwa tym razem, przyznaję, jest adekwatna. Bardzo adekwatna. Jest krew, jest czerwono. No jakby, jak można to inaczej nazwać? No chyba nie można. No, no, pieski, 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 pieski. No, 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 dobra. Tak jest, załatwione, załatwione. A tu więcej wilczej grozy i wszystkiego innego, co może mi troszkę przeszkadzać. Dobra, załatwiony, tak jest, super, weźmiemy się, podleczymy. A ja czekam na ten nieszczęsny 45 level, no i mówię, chcę mieć te mocniejsze miksturki. Czy chcę tak dużo? Nie wiem. Pewnie chcę dużo, ale przyda się. Dobra, serce wrzosowisk, tak jest. Zobaczymy, bo on chyba jeszcze żyje, co nie? Taką mam nadzieję. Zaraz się przekonamy. Nie, nie znalazłem jej. Wygląda na to, że zabrała ze sobą część ciebie. Bestię zrodzoną z twojej krwi. To moja wina. Coś ty najlepszego zrobił. Zawarłem pakt z Lilith. Miała mi pomóc zniszczyć pokutników. W zamian za co? Zdradziłem jej, gdzie ukryto Astarota. W Eldheimie. Czemu? Przy niej straciłem nad sobą kontrolę. Pochłonął mnie gniew. Teraz możesz zrobić już tylko jedno. Połóż kres spaczeniu. No niestety trzeba było to zrobić. Trzeba było, to było jedyne wyjście tak naprawdę. Nie mogłem postąpić inaczej. Skróciłem mu cierpienia. Tak to trzeba, tak trzeba to nazwać, inaczej się nie da. Oj, dobra, słuchajcie. Przy okazji pojawiły mi się pogrzebane sekrety. Wróć do twierdzy Eldheim. Okej, dobra, możemy. W sumie nie jest to jakoś specjalnie daleko, szczególnie od miejsca, w którym, do którego mogę się dostać w miarę szybko. Jak najbardziej. Zobaczymy, tu jeszcze ogólnie jest cała masa terenów do odkrycia, to prawda. Trzeba będzie się troszeczkę zorientować, co i jak. Na razie zobaczmy w ogóle rzeczy, które otrzymałem. Czy cokolwiek jest wartego uwagi? Otóż nie. Otóż nie, standardowo, dobra, stąd jest bliziutko, dobra, okej. Tak więc możemy śmiało lecieć dalej. A jak żeby inaczej? I on wszystko dlatego, że chciał po prostu załatwić, słuchajcie, pokutników. Naprawdę, czy było warto? No nie wydaje mi się. Wróć do Donana. No Donan, jak się dowie, że jego byli przyjaciele, z którymi pokonał Astarota, zginęli. W sumie to wszyscy z mojej ręki, jakby nie patrzeć. Ale to nieważne. No to nie wiem, czy się ucieszy. Morek. A nie, ty sobie tu po prostu stoisz i tyle. Nie przeszkadzasz nikomu, więc nie będę cię nękał. Spokojnie, przyjacielu. Możemy lecieć powolutku do Donana, ale właśnie. Tylko jeden? Zawiodłem się. Co tak mało? Dobra, no, nie zdążyłem pomóc, niestety. Masakra, widzę, że ten obszar chyba jest już całkowicie, słuchajcie, przejęty przez potwory. Chyba.
Tak, tak to wygląda, nie wiem, no zobaczymy, czy Donan ma się dobrze. A może, może nie wtargnęli, może tylko tutaj są po prostu. Wow, 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 jak to jest mocne. Korbal deszczopaszcza, dobra, on jest jakiś po prostu przerąbanie mocny. Dobra, dobra, dobra. Już, 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 zabity? Wow, szybciej niż się spodziewałem. Uuu, i tu jeszcze coś fajnego wyleciało. Dobra, no coś fajnego, no to jest pojęcie względne. Możemy wziąć, dobra, już, 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 już. Zobaczmy mapę i napowiem wam, że nie wiem, czy oni są tutaj bezpieczni. Tak, chyba zostali wszyscy pozabijani. Masakra. Ja wiem, że one atakowały, ale nie wiedziałem, że siły wejdą tutaj w takiej ilości. Masakra. Niestety, pytanie, czy Donan żyje? Najważniejsze pytanie, czy nie dołączy do swoich przyjaciół w zaświatach? Czy byłych przyjaciół, może bardziej tak. Donanie, gdzie jesteś? Muszę poszukać innej drogi. No niestety, nie tędy droga. Gdzieś tam mniej więcej, dobra, okej. Okej, idziemy. A taka ładna twierdza była, co nie? Taka ładna twierdza. A tu już w sumie zaraz nic z niej nie zostanie. O, szaman załatwiony na starcie, tak jest. Najlepsze, co może się trafić. Dobrze. Czy tu coś znajdziemy? No jestem. Gdzie jest Donan? Rogata kobieta. Bestia. Nic nie zdołało ich powstrzymać. Ani nasza stal, ani modły. Posłuchaj. Muszę znaleźć Donana. Gdzie on jest? Gdzie? Gdzieś w środku. Pewnie nie żyje, jak wszyscy. Światłość opuściła to miejsce. Oj, oj, wejdź do ruiny. Dobra, wchodzimy w takim razie. Musimy go odnaleźć. Nieprzyjemne widoki. Znajdź przejście do wielkiej sali. Oj, dobrze. Dobrze, jak trzeba, to trzeba. Musimy trochę odkryć tutaj terenu. Przebity awanturnik. Jejcie, ręce. Ło! No i maruderzy, no bo tu oczywiście kozłoludy głównie zaatakowałem. W sumie prawie tylko. Czy będzie ktoś jeszcze? Zobaczymy. No i oczywiście sama Lilith we własnej osobie, którą też możemy za chwilę móc gdzieś spotkać. No i właśnie, czy dojdzie do spotkania na śmierć i życie ze stworzycielką sanktuarium. No, dobra. Dużo ich tutaj będzie w środku, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Ale musimy posuwać się do przodu. O, dobra, dobra, masakra. Powiem wam, że te ich ataki niektóre, tymi toporami szczególnie, które są tak mega szerokie, są naprawdę niebezpieczne. Piekłozewny maruder klanu krwi. Dobra, widzę, że tam ktoś mocniejszy. O, amulecik. A bierzemy. Dobra, który to taki mocny? Tutaj, tu są mocniejsi. Dobra, dobra. O, moje szkielety. Kiedy one zdążyły zginąć? Co on tam ma? Przywołanie. Aha, dobra, czyli on po prostu coś tam... Aha, dobra, już widzę, co tam przywołuję. Właśnie próbował to zrobić, ale... Leży martwy. Dobra, pytanie, gdzie iść? Wątpię, żeby tutaj, natomiast możemy się przejść oczywiście. No właśnie, tutaj nic nie ma. Ale tak czy siak, te potwory mogły mnie zaatakować. Czy z tej, czy z innej strony. Więc lepiej mieć je szybciej z głowy. Dobra, ktoś jeszcze? Otóż nie. Tu chyba nic więcej absolutnie nie ma. Dobra. Wielka sala, wielka sala. Gdzie jest wielka sala? Beczka. Okej. Okay. Tych beczek to zawsze, zawsze jest szansa, że trafi się nawet unikalny przedmiot. Ale chyba nie muszę mówić, jak mała jest na to szansa. No ale jak tam będziemy wszystko rozwalać, to może, może w końcu kiedyś. Oho, kolejny zabity. No, dużo tutaj ich zginęło. Nie ma wątpliwości. Nie podchodzić, nie podchodzić tutaj za blisko. No już, już, już. Zaraz esencja będzie. Zaraz w ogóle będzie level up. Tak jest, tak jest. O, źle poleciałem. Kurde, byłem przekonany, że tutaj będzie jakieś przejście. A tu nie. Lecimy w takim razie w dół. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Oho, więcej maruderów. Cholera, dużo was tutaj, no ale no nikt nie przeżył oprócz tej komandorki, która gdzieś tam została z dwoma jeszcze pokutnikami, co nie? Tak, to cała reszta niestety martwa.
Dobra, okej. Okay. O nie, 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 ty nie podchodź. Patrzcie, rycerz ogromca. Przynajmniej wiadomo, na czym się znam. Okej, 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 jak was zaraz tutaj powybijam, to liczę na poziom. Myślę, że po zabiciu go może wpaść, słuchajcie, bo za niego na pewno będzie dużo doświadczenia. Nie dość dużo. Zawiodłem się, kolego. Na tobie zawiodłem się. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Coś jeszcze? Nie, tutaj nic absolutnie nie ma. Sterta pancerzy, skrzynka ze złotem. Oho, więcej pancerzy. Ciężkie buty, złotem. Ej, może dobre. Troszkę gorsze, przynajmniej jak chodzi o obronę. Tam nie będę, wiecie, wszystkich statystyk od razu analizował, no bo to też nie o to chodzi, żeby na tym poziomie gry coś takiego ogarniać. Ej, dobra, mamy to, słuchajcie, mamy przejście do wielkiej sali. Skorzystajmy więc. A, i wyszliśmy tędy. Okej, ma to sens. Trzeba było dość sporo obejść, no ale skoro działa, to dobrze. Światłości, oczyść te wierne sługi z grzechu. Niech po śmierci zaznają pokoju. To cud, że udało ci się tu dostać w jednym kawałku. Lilith i ta bestia przebili się przez nas. Mogła mnie zabić, ale nawet mnie nie tknęła. Bawi się ze mną. Chcę, żebym zobaczył, jak niszczy wszystko, co stworzyłem. Jak to? Widziałeś po drodze Jorina? Nie. Jeszcze nie wygrała. Wciąż mamy szansę ją powstrzymać. Ale sam tego nie zrobię. Pomogę ci. Gdzie ona jest? Stara komnata. Pod twierdzą. Tam. Tam jest Astaroth. Nie zniszczyłem go, jak mówią opowieści. Uwięziłem go w kamieniu dusz. To było jedyne wyjście. Zbudowałem Eldheim nad kamieniem, aby powstrzymać jego zło. Poświęciłem życie pilnowaniu jego tajemnicy, aby Astaroth nigdy już nikogo nie skrzywdził. Nawet mój syn o tym nie wie. Wybacz mi wcześniejszą skrytość, ale nie mogłem ryzykować, że ktoś obcy pozna prawdę. Powinniśmy ruszać. Chodź za mną. Skoro nie widziałeś Jorina na zewnątrz, poszukamy go po drodze. Idealny moment na wbicie poziomu. 45 poziom, tak jest. To jest to, czego potrzebowałem i zobaczcie. Śmiertelna obrona, chronione zdrowie 30%. Super. Mamy już tak właściwie moje szkielety ulepszone najlepiej jak tylko mogę. Teraz będę musiał się zastanawiać, w co dalej. Bo na przykład to, co zmniejsza tam, wiecie, usługi, to jest bez sensu kompletnie. W to inwestować nie będę. Kościane widmo. To też nie jest chyba to do końca, co chciałem. Będę się zastanawiać jeszcze nad tym, co najlepsze będzie do zainwestowania. Może ta żelazna dziewica, z której w ogóle nie korzystam, a też by się przydała. A może po prostu... O, takie pasywki. Pasywki zawsze też na propsie. Nie przeczę, mogą się przydawać. Pomyślimy, zobaczymy. Mistrzostwo szkieletów, tak jest. To już jest. I mistrzostwo tam golema, to chyba też miałem, jak dobrze pamiętam. Muszę to znaleźć. Gdzieś to było. Dobra, nieważne, będę tego szukać. Będę tego szukać, to z pewnością. Ale póki co, słuchajcie, zanim wejdziemy do koszar, bo tam oczywiście chce się udać, to. Musimy w końcu udoskonalić miksturkę. Zobaczymy, o ile będzie już teraz bardziej skuteczna. Te miksturki to chyba ulepszaliśmy u alchemika. Zobaczcie. Średnia mikstura leczenia przywraca natychmiast 255 punktów, czyli znacznie więcej, o ponad 100 punktów więcej niż tam.
No tak, to dalej jest to, że 35% zdrowia, ale dobra. Kolejna dopiero za 15 poziomów i czerwienica będzie potrzebna, okej. Niech stado ci sprzyja. Tak jest, zgadzam się, niech mi sprzyja. No ale dobra. Nie, to jest teraz kluczowe. Kowal, który może tutaj wszystko oczywiście rozwalić. Przy okazji, jak mogę coś... A nie, naprawiać nie muszę. Ulepszenie przedmiotu. Właśnie, może ulepszę sobie to. A czemu by nie? Mogę. Raz, dwa, trzy... Więcej się nie uda. Ale to i tak nieźle. Na razie sobie ulepszam głównie te unikalne przedmioty. Szkoda, że nie można na przykład tych amuletów oraz pierścieni ogarnąć. Też by się oczywiście przydało. No ale to, co teraz najważniejsze, to będzie nas czekać, słuchajcie, walka z Astarotem już wkrótce. Natomiast ruszymy dalej na poszukiwania Lilith i Astarota z Donanem w kolejnym materiale. Jeżeli ten się podobał, to strzelcie lajka, subskrybujcie, widzimy się wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego, cześć i czołem i na razie, hej!